odnoszę wrażenie, że to są właśnie takie domy, słuchajcie, królowej Elżbiety. No i rzeczywiście te wnętrza tutaj też takie trochę królowej Elżbiety. Ogromny taras. Jezu, jaki duży taras. Patrzcie. To nie wiem, oni tu mają w ogóle łóżka, wszystko tu mają. Patrzcie. O Jezu, jest tu jeszcze nawet kuchnia. Matko Boska. W ogóle, co to jest za pomieszczenie, powiem wam. Kto to kupi? Turek tego nie kupi, bo Turcy, powiem wam, oni mają zupełnie inny styl. O, tego, że co, ci Anglicy, oni sobie tak pływają, że oni właśnie zamiast wybudować jakieś normalne, to tak zrobili. Wiecie co? Zapraszam was dzisiaj do maksymalnie nieprzyzwoitego domu, dlatego że ten dom jest tak ogromny, że nie wiem jak go w ogóle chwycić na kamerze. Znajdujemy się w takiej, wiecie, zabudowie angielskiej, tutaj w Lidim. Tutaj jest bardzo dużo takich, wiecie, domów na bogato, które zostały właśnie kupione albo postawione przez Anglików. W dniu dzisiejszym już ich tutaj częściowo nie ma, dlatego że nie wiem co się wydarzyło, ale wiecie, ci Anglicy tak trochę przyjeżdżają, troszkę wyjeżdżają właśnie z tego Lidim. I tutaj nad Morzem Egejskim jest bardzo dużo ich posiadłości, ich domu, willi, wszystkiego. W zasadzie to jest właśnie takie miejsce ulubione przez Anglików. Tak jak Morze Śródziemne jest ulubione przez Rosjan i tam Rosjanie właśnie przesiadują, tam się osiedlają. Tak samo tutaj Anglicy właśnie przesiadują nad Morzem Egejskim. Po prostu tak sobie te nacje ulubiły te dwa regiony. To jest ogólnie bardzo duży plus, że właśnie tutaj mamy nad Morzem Egejskim Anglików, dlatego że jest dość dużo języka angielskiego. Zrobię wam na pewno przebitki z drona, to znaczy Hussein zrobi, więc wam pokażemy jak to wygląda. Chciałabym wam pokazać trochę jak to wokół tutaj jest. Mamy taki basen, jest bardzo specyficzny, dlatego jest, że jest w takiej kształcie litery L i tutaj mamy takie małe przejście i to tak wygląda. Powiem wam tak. Basen jest bardzo specyficzny. W ogóle ta angielska zabudowa też jest taka specyficzna. Na początku ona nam się nie bardzo podobała. Teraz już podoba się bardziej, dlatego że te domy są bardzo duże i wiadomo, i tak w ogóle widać, że Anglicy bardzo cenią sobie rozmiar. Ja wam ciągle tak robię, ale właśnie jest to taka ładna palma i muszę brać ten dom z takiej właśnie perspektywy, dlatego że jest tak duży. No nic, nic tu wokół tak nie ma. Widzicie, jest jeszcze taki tarasik. Możemy nawet pójść za Husajnem, to też właśnie nagram wam jak to wygląda, a nawet nie będę wchodzić, tylko wam tak cyknę. Ogromny, przeogromny właśnie taras i tutaj wokół tarasu jest w kształcie litery L właśnie taki basen. Teraz zaproszę was do środka, do tego domu. Takie standardowe wejście. No, ja czasem te domy, które są właśnie budowane w takim stylu angielskim, odnoszę wrażenie, że to są właśnie takie domy, słuchajcie, królowej Elżbiety. No i rzeczywiście te wnętrza tutaj też takie trochę królowej Elżbiety, dlatego że tutaj mamy łazieneczkę.
To powiem Wam, to ma trochę lat, nie wiem ile to ma lat, z 15 lat bym powiedziała. No ma to już jakiś tam, wiecie, ząb czasu gdzieś to tak trochę ugryzł. Anglicy mają takie dziwne wykończenia, wiecie, takie wszystko królewskie. Tutaj jest kuchnia, ale widzę, że ta kuchnia była odnawiana, dlatego że ona nie jest taka typowo, wiecie, angielska. Często są takie specyficzne angielskie, a to jest troszkę takie tureckie, białe, zrobione, ładne. I tutaj mamy ogromny salon z takimi naprawdę podwieszonymi jakimiś na bogato sufitami. Coś próbuję jeszcze włączyć te światła, ale tak to wygląda. I z tego salonu mamy wyjście właśnie na ten taras duży. Opowiem Wam, no ta zabudowa angielska jest taka... Tutaj zaciągnięte są rolety, więc jest trochę ciemno. Ale nic, idźmy na górę po tych schodach. To wiecie, takie kręcone schody, tak jak w takich właśnie starych angielskich filmach. Tutaj taki korytarzyk, proszę, róża. Wiecie, naprawdę jest taka podróż w czasie z tymi domami właśnie angielskimi. Spójrzcie na te korytarze, takie wysokie, jak u królowej Elżbiety. Wchodzę do pierwszej łazienki, bardzo duża łazienka. O, jaka właśnie... To jest dobre w angielskich domach, że te domy są takie, wiecie, duże. Wchodzisz, to jest taka komnata, wszystko tu jest. Powiem Wam, to jest trochę takie wiekowe. Widzicie, nawet taka błazeria na drzwiach, ale nie śmierdzi ani nic, jest czyściutko. Jedna sypialnia, tutaj są wszędzie zamknięte rolety, to druga sypialnia, a bardzo duże pokoje. To Wam zaznaczę, że my interesujemy się trochę zabudową angielską, tak jak pod nas. I właśnie na co zwracamy uwagę, że są duże pokoje. Słuchajcie, w nowych nieruchomościach, w nowej zabudowie są pokoje maciupękie. Tutaj jest wszystko pozamykane, ale mamy na korytarzu taki, widzicie, wyjście na balkonik. Nic, idziemy na górę, tutaj Wam tylko właśnie, o, może tak pokażę, patrzcie jakie tu są takie... Wiecie, tu, królowa Elżbieta wchodzi po schodach, ty. No tak mi się to kojarzy, naprawdę. Ale ładny korytarz. Jejku, i drugie piętro, ostatnie, i tu znów łazienka. Taka sama jak na dole, a nie, tu mamy jacuzzi. Jacuzzi. Tak. I tutaj mamy taras. Ogromny taras. Jezu, jaki duży taras. Patrzcie. To nie wiem, oni tu mają w ogóle łóżka. Wszystko tu mają. Patrzcie, jaki to jest taras. Jeśli chodzi właśnie, to jest wszystko zabudowa angielska. Anglicy tu zamieszkują. Wszędzie wokół tutaj zamieszkają Anglicy. Ładny widok, jest bardzo dużo górek. O Jezu, jest tu jeszcze nawet kuchnia. Matko Boska. W ogóle... Co to jest za pomieszczenie, powiem Wam. Niby taki taras, a to w ogóle kuchnia, telewizor, nie wiem, bardzo dziwnie. Wiecie, to Anglicy, nie wiem, oni no, tak specyficznie to mają. A tutaj jest taka ciemnica, nic nie widać, ale ogromny, ogromna sypialnia. Ogromna. Powiem Wam, że jest to drogie też. Drogie też za chwilę powiem Wam o cenie. Taka... Dziwny jest ten dom. On, i wiecie co, ma na przykład takie dorobione szafy nowe, ładne, białe, nie? I tak jak kuchnia. Kuchnia jest odnowiona, biała, ale reszta jest taka stara, nie? I tak, o, tutaj stanę, to dom jest taki, tutaj stanę, to dom jest zupełnie inny.
opuściłam już tą przepiękną posiadłość królowej Elżbiety i stanę tak na ulicy tutaj na takiej trawie, żeby pokazać wam właśnie z takiej perspektywy, jak to wygląda. Wiecie co, dom jest potężny. Ogromna zaleta, że te pokoje i pomieszczenia są duże. Jeśli chodzi o samą architekturę tego budynku, jest specyficzna, jest angielska, jest taka troszkę zwydziwiana. Nie bardzo podoba mi się ten basen, zwłaszcza, że on jest taki, wiecie, przy ulicy, dlatego, że tutaj zabudowa jest dość taka gęsta, jest bardzo dużo domów. Jesteśmy bardzo blisko podobno Altinkum, ale to właśnie zobaczę sobie dopiero z drona, czy rzeczywiście tak jest. Ciekawie wykorzystany taras na górze, na taką, wiecie, część użytkową. Fajnie, że to oszklili, zadaszyli. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to jest według mnie no taka dość wysoka, dlatego, że za ten dom, za tą taką, powiedzmy, posiadłość, zażyczyli sobie aż 350 tysięcy euro. To za 350 tysięcy euro to możecie mieć naprawdę w Didim bardzo ładną willę, nowiutką, piękną, w takim, wiecie, bardzo nowym stylu. Tylko chodzi tutaj o to, że ten grunt właśnie jest bardzo drogi, stąd te nieruchomości są naprawdę mega drogie. No nie wiem, tutaj spójrzcie, odwrócę się, dlatego że jest taka urocza też nieruchomość. Jest taka bogunwilla, palmy, widzicie? To jest też taki przeogromny dom właśnie, postawiony tutaj pewnie dla Anglików albo przez Anglików. I tak właśnie mówię wam, że większość tych domów i zabudowy tutaj jest właśnie angielskie, więc te domy są takie no typowo nietureckie, typowo dla Anglików. I teraz tak, kto to kupi? Turek tego nie kupi, bo Turcy, powiem wam, oni mają zupełnie inny styl, oni mają zupełnie inne preferencje życiowe i oni takich nieruchomości nie chcą kupować. Takie nieruchomości kupowane są właśnie głównie przez no, innych obcokrajowców z Europy albo właśnie przez innych Anglików. A tylko no właśnie, no, powiem wam, że ja lubię niektórą zabudowę, ale taki dom w ogóle by mi nie odpowiadał. Według mnie cena jest mocno wygórowana, dlatego że pomimo tego, że grunt jest bardzo drogi, to wiecie, no willa jest do remontu. Ona już ma jakiś ząb czasu, jest trochę taka niepraktyczna, no ten basen. Wiecie, naprawdę za tą cenę to można sobie kupić naprawdę bardzo fajną nieruchomość. Teraz każdy ma samochód, wiecie. Nie potrzebujecie być w takiej bliskiej lokalizacji nawet tego Altinkum, dlatego że tu nawet, wiecie, są autobusy, nie wiem, taksówki. Jak kogoś stać na taki dom, to ma pieniądze na taksówkę, więc no jest to tak, że właśnie te domy, tutaj jest bardzo dużo starych domów i one tak, wiecie, stoją, tutaj też coś budują czy odnawiają, no bo to jest bardzo drogie. No i tak szczerze zastanawia nas właśnie to, kto to kupi. Dajcie znać, czy na przykład wy Polacy chcielibyście kupić taki dom. Nawet jeśli by był za, nie wiem, no nie, za 150 tysięcy euro, to za tanio. Ale nie wiem, no nawet za to 300, 250 tysięcy euro. Czy taki dom właśnie by wam pasował, czy nie? Dajcie właśnie znać, jakie macie preferencje. Czy ta zabudowa angielska, którą wam pokazuję, ona wpisuje się w tak wasze gusta, czy wolicie takie tureckie domy? Jak już ktoś ogląda mnie jakiś czas, to na pewno będzie rozpoznawał właśnie różnice tureckie a angielskie. Będę dodawać bonusy na końcu filmów, dlatego że zawsze mam jeszcze czas coś dograć i znalazłam się na tym tarasie, wróciłam tutaj, dlatego że no, stwierdziłam, że może ja jestem bardzo krytyczna. Ale powiedzcie mi, macie taki taras tutaj, wokół sąsiedztwo wygląda tak, że no jest taka dość, wiecie, zabudowa, tutaj są takie ulice wewnętrzne, ale są. No i macie wokół domu taki basen, taki... Wiecie, o co mi chodzi, że jest ogrodzenie i jest basen i tak... Nie, po prostu nie jestem przekonana, nie rozumiem tego, że co, ci Anglicy, oni sobie tak pływają, że oni właśnie zamiast wybudować jakieś normalne, to tak zrobili. Wiecie co, bo oni mogli taki zrobić może na przykład tutaj, ale że taki szerszy i wiecie, normalny prostokąt. Nie, po prostu naprawdę nie rozumiem tego basenu. Nie wiem, czy podoba wam się taki basen, czy chcielibyście mieć normalny.